Zapraszam na test Renault Clio 5 generacji po facelift'ingu z silnikiem e-tech o mocy 145 koni mechanicznych. Jest to zaawansowany silnik hybrydowy, na którym według producenta samochód jeździ do 80% korzystając wyłącznie z napędu elektrycznego. Sprawdzę, jak to wypadnie w praktyce na moim przykładzie. Chyba przyznacie mi, że nowe Clio prezentuje się bardzo efektownie. Jest to środkowa wersja Techno, która kosztuje obecnie 107 900 zł. A co się zmieniło? W największym stopniu przód pojazdu znajdziemy zupełnie inne reflektory oraz pionowe światła do jazdy dziennej składające się z 12 poziomych pasków świetlnych po każdej stronie. Inny też jest zderzak, który posiada autentyczne boczne wloty powietrza. Mamy też zupełnie nowe logo oraz atrapę chłodnicy z srebrnymi dodatkami. W naszej wersji w standardzie dostajemy 16-calowe felgi aluminiowe na oponach 195x55. Od wersji Techno w górę dostajemy nowe tylne światła 3D, czyli są one za takim jakby dodatkowym kloszem. Niestety wygląda na to, że kierunkowskaz z tyłu obsługuje zwykła żarówka. A szkoda. Na klapie bagażnika też znajdziemy nowe logo. Bagażnik możemy otworzyć naciskając troszkę ukryty przycisk, który jest pod tablicą rejestracyjną. Podłoga bagażnika jest poniżej progu załadunkowego. Po prawej stronie mamy żarówkę do podświetlenia bagażnika. Po lewej głośnik lub subwoofer od fantastycznego systemu Bose. Po obu stronach mamy haczyki na zakupy. Pod podłogą bagażnika mamy opcjonalne koło dojazdowe za 700 zł oraz zestaw narzędzi. Pojemność bagażnika w wersji hybrydowej wynosi równo 300 litrów. Oparcia tylnej kanapy możemy oczywiście rozłożyć. Naszą wersję silnikową można z zewnątrz poznać po napisie na klapie bagażnika. Samochód jest w opcjonalnym kolorze metalicznym, szary, Rafale, który kosztuje 2400 zł. Daj znać w komentarzu, czy podobał Ci się z zewnątrz Renault Clio po faceliftingu lub po prostu daj kciuk w górę. Przy okazji nie zapomnij o subskrypcji, bo niebawem planuję kolejny test. Czas zobaczyć wyjątkowe serce Clio e-tech, czyli zaawansowany napęd hybrydowy. Centralnym elementem układu napędowego jest automatyczna skrzynia biegów, do której są bezpośrednio podłączone dwa silniki elektryczne i czterocylindrowy silnik spalinowy o pojemności 1,6 litra. Biegi zmieniają się automatycznie, a do przodu mamy ich aż 14. Cały układ napędowy generuje 145 koni mechanicznych i 205 Nm. Przyspieszenie do setki wynosi 9,3 sekundy. Renault, tworząc ten niezwykle oszczędny układ hybrydowy, zgłosiło aż 150 patentów. Według producenta silnik elektryczny zapewnia trakcję samochodu aż w 80%. Jak to możliwe? Po zdjęciu nogi z pedału gazu silnik elektryczny przestaje napędzać koła, a staje się prądnicą, która ładuje akumulator trakcyjny. Dodatkowo, jak zaczyna brakować prądu w akumulatorze, jest on doładowywany z silnika spalinowego. Spalanie jest na niewiarygodnie niskim poziomie, ale o tym powiem później. Teraz jeszcze pokażę Wam, jak można w czasie jazdy operować skrzynią biegów. W trybie D
hamujemy silnikiem z podobną siłą jak w tradycyjnym napędzie z silnikiem spalinowym, natomiast w trybie B siła hamowania jest znacznie większa, w związku z tym można ograniczyć używanie tradycyjnego hamulca. Jeżdżąc w mieście, w ten sposób można zmniejszyć zużywanie się klocków i tarcz hamulcowych. Zobaczmy, jak wygląda wnętrze naszej wersji Techno. Mamy nowe fotele z elementami skóry ekologicznej i ładnymi przeszyciami. Fotele też mają delikatne boczne trzymanie, ale zagłówki są regulowane tylko na wysokość. Miejsce na kubki można zasłonić roletką, co nie jest często spotykane w tym segmencie, a osobiście bardzo mi się podoba. Mamy też schowek pod podłokietnikiem. Nie jest może zbyt długi, ale za to dość głęboki. Mam tu obecnie swoje drobiazgi. Co ważne, podłokietnik jest przesuwany. Tradycyjnie dla Renault dostajemy kartę, która obsługuje dostęp bezkluczykowy. Samochód otwiera się, jak zbliżymy się do drzwi. Można oczywiście tę funkcję wyłączyć i otwierać drzwi używając przycisków na pilocie. Kartę możemy trzymać po prostu w kieszeni, ale też można ją umieścić w dedykowanym miejscu. Boczki drzwi oraz deska rozdzielcza jest wykończona miękką, przyjemną w dotyku ekologiczną tkaniną, która w 60% pochodzi z biozźródeł. Z przodu mamy do dyspozycji dwa gniazda USB-A. Fajnie też, że klimatyzację obsługujemy pokrętłami i mamy też sporo fizycznych przycisków. Z przodu Renault Clio dwie osoby mogą z pewnością podróżować wygodnie, nawet w trasie. A jak to wygląda z tyłu? Mamy tutaj trochę ukrytą klamkę, dzięki czemu nadwozie ma ładną sylwetkę. Przednie siedzenie ustawiłem w pozycji, jaką zajmuję za kierownicą. Mając na uwadze, że jest to segment B, nie jest naprawdę źle. Dwie dorosłe osoby o wzroście w granicach 182 cm, myślę, że na odcinkach miejskich lub niezbyt długich trasach nie powinny narzekać, chyba że będą potrzebowały gniazda USB, bo z tyłu go nie znajdziemy. Przejdźmy ponownie do przodu. Mamy nową kierownicę, która jest pokryta przyjemną w dotyku skórą wegańską, na której jest nowe logo. Teraz nawet w podstawowej wersji wskaźniki i zegary są cyfrowe z możliwością wielu konfiguracji. Mamy do wyboru 3 tryby jazdy, MySense, który można dodatkowo konfigurować, oraz Sport i Eco. Dodatkowo możemy sobie ustawiać przy zegarach różne wybrane wskaźniki lub informacje. W standardzie każdej wersji jest multimedialny wyświetlacz 7-calowy. My mamy ten większy, 10-calowy, który występuje w pakiecie z systemem muzycznym Bose, który jest 9 głośnikami. A jakie znajdziemy funkcje? Popatrzcie. No to mamy tak. Informacje. I to jest... Pokazuje nam się szczegółowo kwestia związana z zużyciem paliwa, z przepływem energii. Tutaj jest historia. Ciśnienie w oponach. Ustawienia. No i tutaj mamy do ustawienia ekran główny. Możemy sobie ustawić zarządzanie urządzeniami. Data, godzina, wyświetlacz, język. W wersji Techno kamera cofania jest w standardzie, ale w pakiecie można dokupić kamerę 360 stopni. Moim zdaniem rozdzielczość jest przeciętna, ale podoba mi się czytelny widok z góry, który pozwala bardzo precyzyjnie parkować. A tak widzimy linię. Tutaj z góry widok. Także uważam, że całkiem dobrze to wygląda. Zobaczcie. We'll be right back.
chwilę opowiem, jak niewiarygodnie mało pali ten silnik, ale teraz poproszę Cię o lajka, jeśli podoba Ci się samochód lub materiał, który do Ciebie przygotowałem. Nie zapomnij też o subskrypcji, bo niebawem planuję kolejne testy. Spodziewałem się, że Renault Clio z napędem E-Tech jest oszczędny, ale i tak wyniki bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Zaraz je udokumentuję, ale powiem jeszcze kilka słów, co wyróżnia znacząco na plus ten układ hybrydowy w porównaniu do większości hybryd innych marek. Na początek bardzo zaskoczyło mnie niskie spalanie w trasie. Spalanie przy średniej prędkości 100 km na godzinę wniosło około 5,6 litra na 100 km. Co ciekawe, co jakiś czas pomimo dużej prędkości włączał się silnik elektryczny. Trudno będzie znaleźć hybrydę innej marki, która będzie mogła konkurować w tym zakresie. Kolejną rzeczą, która podoba mi się w napędzie, to możliwość wymuszenia jazdy wyłącznie w trybie elektrycznym. Co prawda raczej tą funkcję można wykorzystać w mieście, no i na niedużym odcinku, ale jest to ciekawa opcja. Najmniejsze spalanie w mieście, jakie udało mi się osiągnąć na odcinku ponad 11 km, to wyszło mi 3,9 litra na 100 km. Z tym, że ruszyłem, jak silnik był rozgrzany, nie używałem ogrzewania kierownicy i fotela. Zwróćcie uwagę, że samochód przejechał w trybie elektrycznym aż 9,3 km, co oznacza, że 80% jazdy odbywało się w trybie elektrycznym. To niesamowite, prawda? Natomiast jeśli warunki jazdy w mieście są standardowe, to można celować spokojnie w zużycie na poziomie 4,5-5 litrów na 100 km. Żebyście mieli pełny obraz sytuacji, pokażę Wam, ile wniosło największe spalanie w mieście w ciągu całego dnia w warunkach zimowych przy temperaturze około minus 5 stopni i korzystając z podgrzewanych foteli i podgrzewanej kierownicy. Łącznie tego dnia przejechałem ponad 57 km. Było bardzo ślisko i nie jeździłem tylko po płaskim terenie. Do południa było tak duże oblodzenie, że średnia prędkość wynosiła około 5 km na godzinę. No potem sytuacja się trochę poprawiła, ale finalnie średnia prędkość w ciągu całego dnia wyniosła około 16 km na godzinę. W takich warunkach po całym dniu spalanie wyszło 7,1 litra na 100 km. Pewnie pomyślicie, że to nic nadzwyczajnego, ale warunki były naprawdę bardzo ciężkie. Dla mnie ten napęd jest niesamowicie oszczędny. Miałem dużą przyjemność obserwować pracę systemu i niskie zużycie paliwa. Co prawda, pewnego przyzwyczajenia wymaga dźwięk pracy napędu, bo co jakiś czas włącza się silnik spalinowy, ale po pewnym czasie przyzwyczaiłem się do tego i już mi to nie przeszkadzało. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie spalanie w Clio. Lub jak się Wam podoba, to po prostu dajcie kciuk w górę. Przy okazji jazdy po zmroku, kilka słów muszę powiedzieć jeszcze o reflektorach LED. Nie mam do nich żadnych uwag, a na wyróżnienie w mojej ocenie zasługuje bardzo szeroki kąt świecenia, dlatego pobocze drogi jest dobrze oświetlone. Jest też odpowiednia widoczność na odległość. W Renault Clio po faceliftingu znajdziemy wszystko, czego można się spodziewać po samochodzie segmentu B. A wiele rzeczy zasługuje na szczególne wyróżnienie. W mojej ocenie jest to właśnie napęd hybrydowy, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Jestem nim autentycznie zachwycony. Bardzo dobre wrażenie zrobił na mnie też system muzyczny Bose. Taką jakość trudno jest znaleźć nawet za dopłatą w wyższym segmencie aut. Moim zdaniem nowe Clio też bardzo dobrze wygląda. Jeśli podoba Wam się ten samochód lub ogólnie materiał, dajcie proszę kciuk w górę i pamiętajcie o subskrypcji, bo niebawem będzie kolejny film.
Wasza aktywność bardzo mi pomoże w realizacji kolejnego testu. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.